Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Treutler. Moją dzisiejszą rozmówczynią będzie Karolina Gucwa, z wykształcenia psycholożka, a z pasji fotografka. Karolina łączy doświadczenie zawodowe z pasją, dlatego z wywiadu dowiesz się, jak pokazać na zdjęciach transformację mentalną, jak empatia wpływa na współpracę podczas sesji oraz dlaczego emocje odgrywają fundamentalną rolę w portrecie. Zapraszamy! Dobrze. Cześć Karolina. Cześć Michał. Pomyślałem, że tak. Rozpocznę tę rozmowę w ten sposób, że przytoczę historię naszego pierwszego spotkania. Okej. Bo ono wyszło przez zupełny przypadek i bardzo sympatycznie to wyszło. Ze 2 lata temu siedziałem sobie pod krakowskim teatrem i podeszła do mnie dziewczyna i mówi, robisz zdjęcia, chyba coś takiego? Zwracam się jeszcze wtedy do ciebie na pan. Czy pan robi zdjęcia? Bo się nie znaliśmy. Tak. I okazało się, że to jest Karolina. Ja powiedziałem, że tak, że robię zdjęcia i powiedziałeś, że obserwujesz i poszłaś sobie dalej. Ja sobie wtedy pomyślałem, fajnie, ale mi głupio się zrobiło, bo ja nigdy nie wiem, jak w takiej sytuacji zareagować. To jest troszeczkę stresujące. Nie było głupio, a później sobie analizowałem, co powinienem w takiej sytuacji zrobić. Myślę, że dobrze się zachowałeś w tamtym momencie. Nie pamiętam, jak ze stresu. Czyli mogłabym teraz wszystko ci mówić. Dokładnie. Dobrze, no to wyglądało po prostu tak, że podeszłam, powiedziałam, że o, cześć, że właśnie tam polajkowałam ci stronę i że obserwuję cię od jakiegoś czasu i no i że bardzo mi się twoje prace podobają i powiedziałeś, że o, że bardzo ci miło, że dziękujesz. No i też mi się zrobiło miło, że o, nie jakiś... A czyli nie było tak źle, bo ja to mam wyobrażenia tak. Po prostu, bo jakie ja fopa gdzieś tam powiedziałem, bo pamiętam, że ja byłem jakimś czymś zaaferowany i tak... Jakoś tak to pamiętam. W każdym razie, 2 lata później udało nam się spotkać. Jak się okazało, dla mnie to było wielkie zaskoczenie, bo na takim spotkaniu, które tutaj organizuję w studio razem ze Staszkiem Surmanem, spotkanie fotograficzne, gdzie przychodzą fajni ludzie, rozmawiamy sobie o fotografii i między innymi właśnie Karolina przyszła i powiedziała, że to ty. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, ale... Na tym spotkaniu padł pomysł na to, by kolejne spotkania w tej naszej ekipie były zorganizowane również pod kątem prelekcji. I tak wpadło na to, że Karolina zrobiła pierwszą prelekcję o psychologii fotografii. I niestety nie mieliście okazji tego słyszeć, ale było to bardzo ciekawa i bardzo fajna prelekcja. Dziękuję. Cieszę się, że dzisiaj jako pani psycholog, jako pani fotograf możesz nam opowiedzieć troszeczkę więcej o właśnie swoim podejściu do psychologii, do fotografii, do połączenia tak naprawdę tych dwóch dziedzin. Więc opowiedz wszystkim i mi przede wszystkim, jak to się zaczęło. Może skupmy się najpierw na tej psychologii. Okej, dobrze. To może jeszcze zanim odpowiem ci na to pytanie, to powiem, że bardzo się cieszę, że tutaj mnie zaprosiłeś. To też jest dla mnie taki fajny krok do ogólnie wypowiedzi, jako czy to specjalista, czy też fotografka. W fotografii się jeszcze nie czuję specjalistką, ale tutaj właśnie w tej psychologii o tyle jest fajnie, że... Czujesz się pewniejsza siebie. Tak, czuję się pewniejsza siebie. Bo już wiesz, że masz wiedzę. Tak. No więc dziękuję bardzo. A jak to się zaczęło, że w ogóle jestem tym, kim jestem, czyli psycholożką? Zaczęło się tak, że w sumie nie miałam łatwego startu. Mówię tutaj o dzieciństwie, o przeszłości. No i jakoś tak ciągnęło mnie bardzo do tego, żeby pomagać innym. To była taka moja potrzeba, trochę nieświadoma, trochę świadoma, żeby po prostu... Inni mieli z kim rozmawiać i ja, jako że mam takie umiejętności, po prostu na przykład empatię, czy też jakieś aktywne słuchanie, no to stwierdziłam, że to będzie fantastyczny pomysł. No i wybrałam się na studia psychologiczne. No i po drodze było bardzo dużo mniejszych, większych perypetii, powiem ogólnie. I też w ciągu tych studiów psychologicznych, za co sobie ogromnie dziękuję, udałam się na terapię po prostu. To był 3 rok studiów, zgłosiłam się do jednego z ośrodków NFZ-owskich, no i to był po prostu strzał w dziesiątkę. Wtedy nie byłam tym aż tak zachwycona, bo to był ciężki dla mnie czas, myślę. Natomiast teraz z perspektywy czasu, jak widzę,
ile sobie przepracowałam i w jakim momencie życia teraz jestem, gdzie tutaj przeprowadzasz ze mną wywiad, ja i moje ego dziękujemy. No to jestem zachwycona i wszystkim polecam psychoterapię. No i to, że byłam na studiach psychologicznych, też mi pomagało przejść tą psychoterapię, bo miałam trochę tej wiedzy od strony specjalisty, nie tylko od strony pacjenta, więc i moje studia psychologiczne, i psychoterapia, i stawanie się fotografką to były takie równoległe procesy, które mnie doprowadziły tu, gdzie teraz jestem, tak właściwie. Mhm. A powiedzmy, bo mówisz, że też poszłaś na psychoterapię, a same studia, ta psychologia, myślisz, że byłabyś w stanie pomóc sobie sama, czy nie? Nie. Nie? Nie wiem, jak to działa, więc wiesz. Okej. Okay. No to... może i mogłabym jakoś w jakiś sposób... sobie pomóc tak doraźnie, na zasadzie jakoś sobie humor poprawić, wychodząc gdzieś. Natomiast no, ja cierpiałam, chorowałam na depresję i zaburzenia lękowe, tak zwane PTSD. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest post-traumatic stress disorder, czyli takie reakcje lękowe na to, co nam się kojarzy z traumatycznymi przejściami. No i po prostu to było na tyle nasilone, że ja po prostu... nie miałam innego wyjścia niż tylko się zgłosić do specjalisty. No po prostu byłam w złym stanie wtedy, więc podjęłam dobry krok, że się zgłosiłam faktycznie. A jeśli chodzi o same studia, no to jest taka wiedza, która okej, przekłada się na funkcjonowanie ludzi, która mówi nam o każdym z nas po trochę, że wszyscy ludzie na całym świecie mają bardzo podobnie, ale no tam studenci pierwszego, drugiego, trzeciego roku psychologii, no to dalej są jednak tylko i aż studenci, tak? Więc specjalista to jest jednak specjalista. Mhm. Słuchając twojego przemówienia właśnie na tej prelekcji, którą nam wygłaszałaś, to ta psychologia bardzo mocno właśnie wiąże się z fotografią, którą wykonujesz, mocno to łączysz. To jest takie naturalne połączenie, które wyszło po prostu z tego, że jest to tobie bliskie, czy robisz to specjalnie po to, żeby na przykład komuś pomóc fotografią? Jak to jest? To tak sobie myślałam właśnie odnośnie tej prelekcji. To było o fotografii w psychologii, nie, na odwrót właśnie, o psychologii w fotografii i właśnie więcej sobie wkładam tej psychologii do fotografii niż na odwrót, natomiast to nie jest tak, że ja to robię jakoś celowo, bo raczej ja taka po prostu jestem, że no te wszystkie doświadczenia życiowe i te 5 lat studiów tak mnie ukształtowały, że ja po prostu tak postrzegam ten świat. Tutaj dla porównania mogę powiedzieć, że na przykład osoba po, nie wiem, studiach jakichś bardziej ścisłych, no to będzie zwracała uwagę na inne rzeczy, ja zwracam na inne i dlatego też mi jest łatwiej być fotografem, jest mi łatwiej pracować z ludźmi po prostu. Więc tak. A uważasz ogólnie, gdybyś nie była psychologiem, gdybyś nie miała takiego doświadczenia, tej wiedzy, którą masz teraz, gdybyś zajmowała się fotografią, to fotografia by znaczyła dla ciebie tyle samo, co teraz? Nie wiem. To jest takie właśnie pytanie, co by było gdyby. Kiedyś tak sobie myślałam, że gdybym nie poszła na psychologię, to pewnie poszłabym w stronę fotografii i nawet gdzieś tam żałowałam, że od razu się za to nie wzięłam, ale może to jest właśnie takie żałowanie i rozmyślanie, co by było gdyby. A to, co jest teraz, to jestem z tego strasznie zadowolona, bo dzięki temu widzę tą wartość. I to nie jest dla mnie tylko fotografia, to jest dla mnie fotografia, która wspierała mnie, kiedy też byłam w procesie leczenia i w sumie nadal jestem, i którą mogłam wspierać innych i pokazywać im, jakimi fajnymi, wartościowymi osobami są. Bo no, to też jest moja taka dewiza, że zobaczę w tobie to, co dobre i pokażę ci to na zdjęciu. Bo są ludzie, którzy po prostu nie dostrzegają sobie tej wartości i trzeba mu ją dopiero pokazać, tak jak mi pokazano na studiach czy na psychoterapii.
Mi się wydaje, bo tak patrzę na przykładzie moich klientów, że oni czasami nawet sami tego chcą. Czasami może i nawet nieświadomie, ale kiedy przychodzą na sesje portretowe, sensualne, to oni no właśnie tego potrzebują. Mm-hmm. Tego takiego pierwiastka psychologicznego, którego my jako fotografowie możemy nie mieć w sobie. Możemy tego nie wiedzieć, jak pomóc, powiedzmy tak w cudzysłowie, bo nie każdy no, może pomagać na sesji zdjęciowej. Ale w twoim przypadku, gdzie ty faktycznie masz tę wiedzę, to myślę, że to jest takie dwa w jednym, bo i możecie zrobić fajne zdjęcia i możesz komuś faktycznie pomóc. Mm-hmm. Mało tego, możesz pomagać osobom, które nawet nie wiedzą, że im pomagasz, no nie? Mogę nawet to robić nie wiedząc, że pomagam. No właśnie. No racja. Ja wiesz, dla mnie psychologia jest taką ogromną ciekawostką, bo ja się zawsze interesowałem psychologią, ale nigdy na psychologię nie poszedłem. Mm-hmm. I robiąc zdjęcia zaobserwowałem, że psychologia z fotografią ma bardzo, bardzo dużo wspólnego. Mm-hmm. Dlatego właśnie taka prezentacja, jaką ty wygłosiłaś, to było wiesz, coś, co łykałem jak leci, no bo to jest po prostu, wiesz, to jest takie... No ja po prostu wiem, że ty to, co powiedziałaś, jest prawdą. To nie jest takie wymyślone, wiesz, na pokaz, pokazanie komuś, że portret ma dużo wspólnego z psychologią. No tak jest, taka jest prawda. I pokazywałeś te zdjęcia tych przemian, nie? Takich nawet nie tyle wizualnych, co emocjonalnych. Czy te zdjęcia, które obecnie robisz, bo głównie robisz chyba zdjęcia portretowe, trzymają się właśnie tego nurtu psychologicznego, żeby pokazać kogoś od początku do końca, jak się zmienia? Mhm. A czy właśnie nie ma początków i końca, ale tak powiedzmy etapu tego życia czyjegoś. To znaczy aktualnie fotograficznie raczej tak hobbystycznie się zajmuję na zasadzie, co mi tak w sumie przyjdzie do głowy, albo kto coś zaproponuje ze znajomych albo nieznajomych, to staram się robić i wychodzi to spontanicznie, więc też nie mam jakiegoś konkretnego kierunku, co z tej sesji wyjdzie. Natomiast to, co chciałabym iść w fotografii, to jest fotografia wizerunkowa. No i tam jest duże pole do manewru, jeśli chodzi o tą psychologię, bo głównie chciałabym robić zdjęcia pod social media, dlatego no przydatną wiedzą będzie po prostu to, jak na przykład sobie stanąć, żeby bardziej pewnie siebie wyglądać, żeby po prostu się uśmiechnąć do kamery, jak się mówi do tych ludzi, czy się robi zdjęcia dla nich. Że to są takie rzeczy, które ja już mam i które mogę sobie właśnie w tej fotografii wizerunkowej używać, tej wiedzy, żeby w to iść i żeby być w tym dobrym. Będą moje początki, też tutaj przygotowałam a propos tych przemian, takie dwie przemiany dwóch kobiet na przestrzeni jednej roku, a u drugiej pół roku. Czy przemiana, nie wiem, czy to jest nie za duże słowo, natomiast no, mam też takie dwa zestawienia tutaj, więc trochę uchylimy rąbka tajemnicy, co się działo na tej prelekcji. Mhm. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś o tym uśmiechnięciu się. Mhm. Co w sytuacji, kiedy ktoś faktycznie nie chce się uśmiechnąć do zdjęcia? To wtedy mam idealny... Znaczy, jeśli wyglądasz tak, jak wyglądasz teraz, to chyba nie ma opcji, żeby ktoś się nie uśmiechnął. Dziękuję. Mam taką taktykę, że zawsze proszę ludzi o to, żeby... A to może spróbuję teraz. Ja już się śmieję, to już jest za późno. Dobrze, to w każdym razie skup się jakoby w sobie, spróbuj. I teraz opowiedz żart, który tylko ciebie śmieszy. Czego by się tak śmieje? To jest... W sensie ja mam opowiedzieć żart, tak? No. A jak nie znam? No wystarczy. To wystarczy, no właśnie. Tak. No, przeważnie ludzie gdzieś tam nawet z tego napięcia się zaczynają śmiać, więc, więc chyba jeszcze nie miałam takiego przypadku, że ktoś mi przyszedł i był strasznie ponury i nie miał ochoty się uśmiechać. A jak się już nie ma ochoty uśmiechać, to gdzieś tam, no fotografowie też to mają do siebie, że lubią troszkę pobłaznować. Nawet no, często. Tak. Więc trochę biorę to na siebie, żeby zarazić ich tymi moimi emocjami, których jest dużo fajnych, mam wrażenie, przyjemnych, więc no idą w to, bo też każdy lubi fajnie spędzać czas. Więc. No tak, ale myślisz, że jak powiedzmy wiesz, w dalszym okresie rozwoju twojej fotografii będziesz łączyła tę psychologię z fotografią, no to bardzo prawdopodobnym, a nawet pewnym jest to, że trafi ci się osoba przykładowo w bardzo ciężkiej sytuacji psychicznej, która... No nie, na przykład nie będzie w stanie się uśmiechnąć, tylko ona będzie, no wiesz, albo zdołowana, albo po prostu w depresji. No takie coś może się zdarzyć. Okay. Co w takiej sytuacji? No,
ty jako psycholog na pewno może nie tyle wiesz, jak postępować, ale czego byś od takiej osoby wymagała na zdjęciach? Okej, to może na wstępie powiem, że ta ścieżka, którą ja chcę iść w fotografii, to jest kierowana do osób, które już raczej mają więcej tej pewności siebie i które są już trochę zebrane w sobie i chcą na przykład założyć sobie firmę i wystartować w social mediach, żeby po prostu ich buzie było widać. Więc tu raczej bym nie szła w to, że ktoś mi przyjdzie, znaczy może być tak, prawda, że ktoś ma depresję, a założy firmę, ale raczej mam wrażenie, że byłyby to przypadki ludzi, którzy się jakoś trzymają bardziej niż ja się trzymałam na początku swojej drogi. Ale jeśli by się już taka sytuacja zdarzyła, to tak sobie myślę, że fajnie jest po prostu zapytać, że widzę, że tam masz troszkę gorszy nastrój, czy chciałbyś może chwilkę o tym porozmawiać. Jeśli nie, no to oczywiście uszanuję. No ale fajnym po prostu, czy nawykiem, fajną rzeczą, taką ludzką jest zwrócić na kogoś uwagę, powiedzieć, ej, widzę, że coś jest na rzeczy. Jeśli miałbyś ochotę porozmawiać, to śmiało możesz tutaj się otworzyć. Jeśli nie, uszanuję. No i też to daje ludziom takie poczucie zaopiekowania po prostu. Też myślę, że fajnie przed samą sesją po prostu usiąść, porozmawiać o czymkolwiek tak właściwie, żeby to nie było tak, że z miejsca oni wchodzą do studia czy do miejsca, w którym będziemy mieć sesję i już od razu wyciągam aparat. Tak to się nigdy u mnie nie odbywa. Ja raczej gdzieś wyciągam po 5 minut ten aparat, kładę go na stole, poznaję gości z moim kochaniem i wtedy jakoś tak po troszkę się zbieramy do robienia zdjęć. Czyli ta twoja fotografia wizerunkowa, którą planujesz tak naprawdę rozwinąć jeszcze bardziej, to jest taki twój cel, można powiedzieć, biznesowy? Czy w jaki sposób chcesz w dalszej części swojego życia pracować? Tak? Nie wiem, jak to inaczej pytanie zadać. Myślę, że dobrze jest. Rozumiem sens, także już spieszę z odpowiedzią. Ja chciałabym zrobić sobie tak, że mam dwa źródła utrzymania. Jednym z nich będzie psychologia, psychoterapia, bo na razie jestem po pięciu latach studiów psychologicznych i mam tytuł magistry. Natomiast jak zrobię sobie jeszcze szkołę psychoterapeutyczną, co jest kolejnymi 4 latami nauki, wtedy będę psychoterapeutką. No i do tego dążę. Więc takie moje dwa cele zawodowe, myślę, to jest posiadanie dwóch źródeł utrzymania, czyli bycie psychoterapeutką i obok bycie fotografką wizerunkową, biznesową. Oczywiście no to są plany długoterminowe, więc to się nie zadzieje od tak. I samo się też nie zadzieje, tylko będę musiała dużo pracy w to włożyć. Natomiast no czuję, że to jest moje. Czuję, że do psychoterapii, ja tam nie chcę wkładać rzeczy z fotografią związanych, tam nie chcę mieszać, bo tam właśnie jest bardziej delikatnie, na zasadzie tam pracujemy z psychiką człowieka, więc no ja nie czuję się na tyle pewnie, żeby jakieś eksperymenty fotograficzne robić. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą broszkę, tak jak już tutaj opowiadałam, jeśli chodzi o fotografię wizerunkową, no tam gdzieś te triki, chociażby o to zapytanie o nastrój i tak dalej, no to są mile widziane wtedy. Po prostu to też nie jest tak, że chcę być psychoterapeutką na sesjach zdjęciowych, tylko to jest coś takiego, że to, co ze mnie wynika, tak jak już wspominałam, właśnie taka troska o drugiego człowieka, takie zaopiekowanie, taka życzliwość, która jest przydatna też w psychoterapii, to będę przekładać na fotografię biznesową, wizerunkową. To jest taki rodzaj wiedzy, ten, który posiadasz i jeszcze zdobędziesz, który może mieć ogromną ogromne możliwości do tego, żeby faktycznie komuś pomóc. I się zastanawiam, czy na przykład gdyby zgłosiła się do ciebie osoba na sesję, tak jak do mnie, bo mówię z własnego doświadczenia, na sesję sensualną, gdzie powiedzmy chce przyjść kobieta, która ma, nie wiem, 45-50 lat, ona potrzebuje zdjęcia w bieliźnie tylko po to, żeby się dowartościować, żeby poczuć się lepiej. No to ja już też wiem z doświadczenia, jak to bardzo tak naprawdę nie chodzi o te zdjęcia, tylko chodzi o całe przeżycie tej sesji. Mi się wydaje, że właśnie z twoją wiedzą robienie tego typu lub przeróżnych innych takich, powiedziałbym właśnie, z potrzebą psychologicznej porady sesji zdjęciowych może być naprawdę twoją bardzo mocną stroną.
Kiedyś, jak będziesz chciała oczywiście. Mm-hmm. To jest bardzo fajna wizja. Jeszcze 2 lata temu tak na to nie patrzyłam. To też była kwestia tego, że aż tak w siebie nie wierzyłam. Teraz zaczynam dostrzegać to, że to, co wiem, to, co umiem, to, co doświadczyłam, to jest naprawdę duża siła i to jest może taki truizm, ale nie każdy jest taki jak ja. Na zasadzie kiedyś mi się wydawało, że wszyscy mamy takie same serce, że wszyscy się podobnie zachowujemy, podobnie przeżywamy i to, że ja jakoś no, chociażby ukończyłam te studia psychologiczne, to jest tak, ale okazuje się, że no jednak wymagało to ode mnie jakiejś systematyczności, jakiegoś wysiłku i dopiero jak to zaczęłam dostrzegać, tak zaczęłam dostrzegać, że faktycznie to, co robię, może być naprawdę wartościowe dla innych. O to głównie chodzi. Jest fajne. Mhm. No dobrze, a jeśli chodzi o samą fotografię, bo nie wszyscy wiedzą to, co ja wiem. Więc chciałbym, żebyś rozwinęła temat samej fotografii. Dlaczego ona się u ciebie pojawiła? Okay. Bo słuchając tego, co na ten moment mówisz, to mogłem, nie znając ciebie, wywnioskować, że fotografia to jest pomysł na biznes. Mhm. Tylko. Ale nie tylko. Jak to się stało, że fotografia się u ciebie pojawiła? Okej. Okay. To fotografia pojawiła się u mnie ponad 2 lata temu i ona pojawiła się dosłownie w Święto Niepodległości Polski. I jako, że wtedy wzięłam pierwszy raz lustrzankę do ręki i zaczęłam robić zdjęcia, to nazywam też ten dzień swoim Świętem Niepodległości. I to jest taka moja rocznica. I ogólnie to gdzieś tam te zdjęcia zawsze były. Myślę, że tak jak w życiach nas wszystkich. Czy to na przykład mama nam robiła jeszcze analogiem, jak byliśmy dziećmi i teraz mamy tonę albumów, za co jej bardzo dziękuję. Czy to, nie wiem, gdzieś tata miał stary aparat w szafie, który właśnie jako pierwszy wzięłam analog do ręki. Gdzieś tam zainteresowałam się, co to jest ten światłomierz, co to jest w ogóle ISO. Wtedy to była dla mnie czarna magia. Pamiętam, że mój tata mi powiedział, no tu masz to, tu masz to, tu masz tamto. Baw się. Więc tak to tak wyglądały początki. No i początki, tutaj nawet mam już zdjęcie na samym wierzchu, no to były właśnie takie zabawy z rzeczami martwej natury, także może w ten sposób. I ono, to zdjęcie ma dla mnie bardzo duży sentyment, mam do niego bardzo duży sentyment. Też na przykład ten kapsel, czas coś zmienić. Tak, to jest strasznie fajny motyw, ponieważ jak tylko widzę to zdjęcie, to mi się kojarzy ten mem, że ktoś pyta, kto chciałby zmian? I wszyscy ręce do góry, cały tłum. A później ta sama osoba pyta, a kto chciałby się zmienić? I już nikt wtedy. Więc myślę, że to jest też dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów taka wskazówka, że jak coś się ma zmienić, to się samo nie zmieni, to ty musisz to zmienić, musisz podjąć taką decyzję w sobie, że okej, dobra, nie żyje mi się fajnie, albo nie żyje mi się tak fajnie, jakbym chciała, więc zrobię coś po prostu, coś, rzucę się trochę na głęboką wodę i mimo tego, że będę się bała, to wykażę się, nabiorę tej odwagi, wykażę się tą odwagą i mimo tego lęku, strachu i tak pójdę po to. Więc to jest każdemu tego życzę, takiej wiary w to, że można. Tylko też właśnie trzeba wiedzieć jak, trzeba wiedzieć co zrobić i czasami dostać takiego kopa w tyłek. Rób to, działaj. Nie? Takiego motywatora. No to jest taki fajny głos, fajnie jakby on był w nas, ale jeśli jest na zewnątrz, to też jest bardzo wspierające, żeby wiedzieć, że się dobrą decyzję podjęło po prostu. Jeśli chodzi o to zdjęcie, martwa natura powiedziałaś, jest kapsel, ale tu mamy dużo też takich damskich rekwizytów, tak bym to powiedział. Znaczy to nie wiem, co to jest. To jest szminka po prostu. Aha. Mhm, tak. Jestem facetem, mam prawo nie wiedzieć. Dobrze, że nie ma tam zalotki. A co to? Znaczy znam nazwę, ale wybacz. To nie ma jej. Zbłaśniłem się. Dobrze, dlaczego takie ułożenie? Czy to były po prostu testy aparatu, czy to ma jakieś... Raczej testy aparatu. To znaczy, mogłabym tam o każdym z tych przedmiotów trochę opowiedzieć, ale myślę, że tak bardzo ogólnie po prostu spodobała mi się, jakby to razem mogło wyglądać. Gdzieś tam ułożyłam to na parapecie i jeszcze
takim starym aparatem, właśnie to był chyba Canon 1000, nawet nie chyba, tylko na pewno Canon 1100D i jakiś kitowy obiektyw, który mam do teraz po prostu jako świętość, no to cykałam tą fotę i wiedziałam, że robię dobrze. A ten kapsel był, znaczy nie wiem, czy pamiętasz, po prostu takim przypadkiem, że wypiłaś sobie tym barka, czy co tam piłaś? I tak ci się złożyło akurat, że masz czas coś zmienić? Nie pamiętam, jak on się dostał w moje ręce, ale wiem, że miałam taką chęć zatrzymania go, że to był dobry czas, żeby ten konkretny kapsel mi się trafił. No tak podpytuję, bo piję do tego, że wiesz, zdjęcie, które teoretycznie nie przedstawia nic fascynującego, dla ciebie jest ważne. Tak. I to jest właśnie, moim zdaniem, często właśnie sensem fotografii. Że nieważne jest to, czy milion osób kliknie like, lubię to, podoba mi się, tylko to, ile takie zdjęcie dla ciebie znaczy. Tak, zgadzam się. Czyli podzielasz moją opinię. Tak, bardzo. No to się cieszę. Dobrze, więc to będzie zestawienie dwóch zdjęć. Odwrócę je do ciebie. To jest Wiktoria i z Wiktorią się nie znałyśmy jakoś bardzo dobrze, tylko tak z widzenia, z miasta rodzinnego. I może zacznę od miejsca. Przez ponad 2 lata pracowałam w jednym z staromieszczańskich, krakowskich gastronomii i mieliśmy kuchnię właśnie w starej kamienicy i po prostu dzień w dzień chodziłam tam i widziałam tą piękną klatkę schodową i się zachwycałam. No jak widzisz, no nie widać jej całej, ale już myślę, że gdzieś tam masz jakiś zalążek, jest naprawdę przepiękna. I marzyłam po prostu o tym, gdzieś miałam w głowie, że chciałabym tam komuś zrobić zdjęcia, bo ja też bardzo lubię mieć ten pierwiastek ludzki na zdjęciach, a nie tylko klatkę schodową. No więc tak się zbierałam i w końcu któregoś dnia zaprosiłam Wiktorię na tę sesję, poszłyśmy i zrobiłyśmy tę sesję i to było niesamowite, fantastyczne uczucie, gdzie ja po prostu najzwyczajniej w świecie spełniłam swoje marzenie. I to jest piękne, że nie trzeba mieć marzeń na przykład o wyjeździe, nie wiem, do Hollywood i graniu tam w jakimś filmie głównej roli, tylko można takie małe marzenia sobie po drodze spełniać i czuć tą satysfakcję i chcieć jeszcze więcej. Natomiast to o tym zdjęciu. Kolejne zdjęcie to jest mniej więcej rok po tej sesji i to jest już zdjęcie na innej klatce schodowa z tą samą modelką, jak widać. I to też było fajne doświadczenie, bo zaprosiłam ją rok potem. Nasze relacje też wtedy trochę ewoluowały, mam wrażenie, że już miałyśmy wspólny vibe, więc to też gdzieś jak mam ochotę zrobić sesję, to do niej zagaduję, czy miałaby ochotę. I to jest akurat klatka schodowa w miejscu, w którym mieszkam, więc też bardzo się cieszę, że mam na korytarzu tak piękne architektonicznie miejsce. A czemu mówisz nie na klatce schodowej, tylko na klatce schodowej? No właśnie. To jest taki żarcik, bo jak zaczynałam robić, to nazywałam to tak jak wszyscy inni, czyli no klatka schodowa, idę, jak to odmienić, żeby to pasowało. Może w ten sposób. Rozmawiałam właśnie z moim przyjacielem o tej sesji tutaj, no i zaczęłam się fascynować, że zrobiliśmy zdjęcia na tej klatce schodowej i w ogóle ta klatka schodowa to jest fantastyczna, spójrz na nią, na co on jest taki kawalarz z suchymi żarcikami rzuca, tak na mnie popatrzył i mówi, a kto to jest ten schodow? Suche. Suche, ale się przyjęło. Pozdrawiam. Oj tak. I po prostu wtedy to siadło, bardzo dobrze siadło i od tej pory wszystkich, ale to dosłownie wszystkich tutaj Państwa też edukuję, że musimy zachować szacunek do twórcy wielkiego twórcy klatek, ponieważ no, jego pamięć niestety jest zacierana przez to, że my źle wymawiamy tę nazwę, my mówimy klatki schodowe na przykład, więc taka tutaj prośba do Państwa, jeśli widzicie, że gdzieś jest źle napisane, to proszę tam zwróćcie uwagę. No. Pozdrawiamy również pana schodowa. Tak, uszanowanie dla niego. No to, a co, bo o te klatki schodowe też miałem. Schodowa, miałem się ciebie pytać, bo na Instagramie widziałem, że tych klatek masz, Jezu, chyba tak. Setki. Jest. Skąd to zamiłowanie? Są piękne po prostu. Myślę, że to też jest jeszcze
W sumie nad tym tak się nie rozwodziłam nigdy za bardzo na zewnątrz, więc może teraz spróbuję, na zasadzie tylko gdzieś tam w głowie, ale myślę, że to jest fajna myśl. Mianowicie ja bardzo często, gdzieś tam do teraz, mam taki sen, że wchodzę po jakichś schodach i one są strasznie strome i ja się boję po nich wchodzić, bo się boję, że albo spadnę, albo się przewrócę. I to też są różne ustawienia tych schodów. One są albo jak u Harry'ego Pottera, że one się przemieszczają, albo są no dosłownie takie strome, że naprawdę trzeba się wdrapywać, żeby po nich wchodzić. Są najróżniejsze formy tego snu, natomiast te schody zawsze się powtarzają. I to też, przepraszam, jest... To nie jest tak, że za każdym razem jest takie samo napięcie w tym śnie. No to jest tak, że jeszcze wcześniej na swojej drodze te sny były bardziej straszne, a teraz przechodzę i te sny, i ja przechodzimy taką metamorfozę, że już po tych schodach aż tak się nie boję wchodzić, że się po nich wspinam, że mocno się trzymam tych barierek, że ktoś tam zawsze jest, żeby mnie w razie czego wyratować, pomóc mi. I te schody już nie są takie straszne i myślę, że to też jest, myślę, że to stąd jest też taka moja miłość do klatek schodowa. No a biorąc pod uwagę to, że w Krakowie jest naprawdę ich dużo, to jestem po prostu w raju. Czy traktujesz je mocno metaforycznie? Myślę, że tak. Mhm. Też bardzo lubię takie motywujące, proste obrazki na social mediach i tam jest mowa o tym, żeby te stopnie, te schody, jeśli chodzi o naszą drogę, czy to jakąś życiową, czy zawodową, żeby one nie były za duże, bo my po prostu po nich nie wejdziemy, będziemy gdzieś tak doskakiwać, ale prędzej czy później się zniechęcimy, no bo schody muszą być takie, żeby móc krok po kroku na nie wchodzić, więc... Jeśli my te schody sobie jakoś za wysoko postawimy, tą poprzeczkę, no to wtedy się zniechęcimy. Natomiast jeśli one będą takie przystępne dla nas, czyli dzień po dniu małe marzenie spełniamy, chociażby o tym, żeby wyjść z domu i kupić jakieś przyrządy do sesji, to już jest jakieś marzenie i jakiś krok, no to wtedy te schody będą przystępne i powoli, powoli będziemy się piąć na tą górę, ani się nie zorientujemy, jak już będziemy na tej górze. I pewnie będą kolejne schody albo schody w dół, bo różnie to w życiu bywa, ale tak. Trzy kropek. Ale to wiesz, co jest ciekawe, że moje pierwsze zdjęcie, jakie w ogóle zrobiłem, takie zdjęcie, które mnie popchnęło w fotografię, było ze schodami właśnie. Wkleję tutaj, tobie pokażę później. Zrobiłem zdjęcie telefonem przez przypadek takiej... Była taka ścieżka właśnie, schody do góry prowadzące nie wiadomo gdzie. I tam było ciemno i tam ja tak popatrzyłem, takie fajne światełko, te schody takie, wiesz, to jest też taka metafora. Kliknąłem, zrobiłem zdjęcie, no i tak się zaczęła moja fotografia. Więc może też schody, wiesz, no faktycznie może coś znaczą metaforycznie, nie tylko dla No właśnie, dla nas. Nie wiadomo gdzie prowadzą, a tu się okazuje, że w takie miejsce. No tak, ale to na szczęście są tylko do góry. I oby nigdy nie były w dół. Okej, czy o tych zdjęciach coś jeszcze chciałabyś opowiedzieć, czy idziemy dalej? Myślę, że to tyle, że moglibyśmy przejść dalej. Dobrze. To pozdrawiamy też panią ze zdjęcia. Pozdrawiamy. Okej, dobrze. To teraz jeszcze spojrzę, jak... Może to będzie teraz dobry motyw. Dobrze, to przedstawiam wam Andrzeja. Pozdrawiamy Andrzeja. Może tak jeszcze wspomnę też, o czym mówiłam na tej prelekcji, że osoby, które tutaj, o których będę opowiadać jakieś bardziej intymne historie, to one wyraziły na to zgodę. Po prostu. Okej, dobrze, to poznajmy Andrzeja. Z Andrzejem byłam przez 10 miesięcy na terapii grupowej. No i podowiadywaliśmy się o sobie różnych rzeczy. No i też Andrzej wtedy cierpiał na depresję, leczył się z niej. I tą sesję wykonaliśmy już po zakończeniu grupy. I właśnie to zdjęcie... Ono jest dosyć przejmujące, mam wrażenie. Nawet teraz dziwnie wygląda, jak patrzę na nie do góry nogami. No to jest właśnie symbol depresji. I mówiliśmy sobie o depresji w ten sposób, że depresja to jest taka choroba, która zamyka nam usta, bo się boi, że komuś o niej powiemy. A dlatego się boi, że to jest coś, co mogłoby ją zniszczyć, zneutralizować. I tak jak my te 10 miesięcy przegadaliśmy na terapii naprawdę o różnych rzeczach, tak po tych 10 miesiącach Andrzej wyszedł już bez depresji. I to nie mówię tak bo mieliśmy takie
jak to się nazywa, no takie kratki, w które po prostu wpisywaliśmy sobie konkretne liczby tam z kwestionariuszy, no i pod koniec po prostu ten wskaźnik depresji szybował w dół po prostu i zakończyliśmy już pod tym kątem zdrowi. Czyli wskaźnik, czy poziom depresji jest mierzalny? To znaczy, jakby to powiedzieć, bo depresja się różnie objawia, w sensie ma różne objawy, tak? I na przykład jeśli masz nasilone objawy, to możesz na przykład, jest taki kwestionariusz Becka, co prawda on nie mierzy, nie jest, różnie o nim mówią, natomiast my stosowaliśmy go do tego, żeby już wiedząc, że mamy depresję, żeby sobie sprawdzać, jak bardzo te objawy są nasilone. Czyli na przykład jeśli nie mieliśmy danego tygodnia w ogóle ochoty wstawać z łóżka, mieliśmy taki straszny nastrój niski, jeśli na przykład ciągle płakaliśmy, byliśmy płaczliwi, tam były takie konkretne pytania, gdzie mogliśmy to odnotować. No i później, jako że to kwestionariusz, przenosiło się to, przerzucało się to na liczby, które mogliśmy sobie zgrabnie do takiego wykresiku, na wykresiku odnotować. No i widzieliśmy na przestrzeni 10 miesięcy, jakie zmiany zachodziły tak właściwie. Mhm. Bardzo fajna rzecz i bardzo pomocna w obserwowaniu swojego zdrowienia. No to jest ciekawe, to tego nie wiedziałem, ale tak. Bardzo fajne. A powiedz mi na przykładzie tych dwóch zdjęć, bo ta koncepcja, o której mi teraz opowiedziałaś, była zaplanowana od początku? W sensie zrobiliście to zdjęcie wcześniej w trakcie depresji, a to jest po depresji? Czy to było... Nie, to było podczas jednej sesji właśnie już po terapii. Tak jakoś nam przyszło do głowy, żeby coś takiego, taką koncepcję do tego dorobić, bo też to było w sumie świeża sprawa z tym zakończeniem, z tym wyzdrowieniem. I też to było, zapraszam też na mojego Instagrama po więcej tych zdjęć. To było fajne, bo robiliśmy zestawienia, że tutaj depresja zamyka usta, a tutaj trzeba je odsłonić, żeby iść dalej. Na innym zdjęciu gdzieś tam depresja nas tak kurczy w sobie, czy jest jakimś ciężarem, a tu na drugim zdjęciu Andrzej tańczy. Że po prostu tańczmy, zachęca do ruszania się, do tańczenia, do cieszenia się tym życiem. Trzy kropki. I co? I są dla mnie ważne te zdjęcia, więc tutaj je przyniosłam. Andrzej też jest szczęśliwy z tego powodu, że może jak ktoś to usłyszy, to może mu się zrobi lepiej, no bo tak naprawdę depresja jest chorobą, jest śmiertelna, jest chorobą śmiertelną, owszem, ale jest też chorobą, którą da się wyleczyć. I tutaj nawołuję do tego, że jeśli ktoś się z tym zmaga, to jest nadzieja bardzo duża. No i super, że mu się udało, to gratuluję. Siła. Dobrze. Przejdźmy dalej. Ale podobają mi się te zdjęcia. Wiesz, to tak patrząc z punktu widzenia nawet nie tyle technicznego, fotograficznego, tylko z punktu widzenia właśnie tej symboliki. To mi się podoba, bo ja lubię słuchać historii takich zdjęć, bo jak gdybyś mi pokazała te zdjęcia tak po prostu i sobie je oglądnij, chłopak ma golf. Ma golf. Chłopak w golfie. Dokładnie. Też sobie tak myślę, że jeśli chodzi o poziom fotografii, to ja osobiście nie myślę, że jestem jakimś wspaniałym fotografem. Ja myślę, że jestem wystarczająco dobrym fotografem. To jest nawet takie, w psychologii działa takie określenie odnośnie macierzyństwa, jak wystarczająco dobra matka. Czyli my nie musimy być wspaniali, nie musimy kończyć nie wiadomo jakich studiów z jakiegoś zakresu, żeby być po prostu dobrym w tym, co się robi. I tak jak tutaj no ktoś mógłby jakoś technicznie coś poprawić, jakieś wskazówki mi dać, tak ja jestem po prostu na takiej... Mam takie przeświadczenie, że okej, mogłabym jak najbardziej coś ulepszyć, natomiast nie wstydzę się pokazywać światu tego, co umiem teraz, z taką myślą, że to jest okej, że to jest wystarczające i że ludziom się może po prostu podobać, może do nich trafić. Nie no, pewnie, ale to zawsze można zrobić coś tak, lepiej, to niepodważalne, ale to jest ten typ zdjęć, że tutaj technika nie, w ogóle nie gra roli moim zdaniem, no nie, bo to nie o to chodzi. Znaczy pewnie jakbyś to wrzuciła na grupę fotograficzną, to byście zjechali, nie? Jak zawsze. Jak to jest na grupach, nie? Ale to właśnie nie o to chodzi, bo najważniejsza moim zdaniem jest właśnie wartość, która jest dla ciebie i dla Andrzeja, no bo jednak to jest pewien rodzaj symbolu, który powoduje, że te zdjęcia oglądane za 20-30 lat nadal będą miały tę samą wartość albo jeszcze większą niż teraz. Tak, zgadza się. Podsumowałem. Dziękuję. Przejdźmy dalej. Dobrze, to teraz się waham między jednym a drugim. Dobrze, przedtem było o depresji, to może teraz troszkę kolorowiej. To jest Paulina. Paulina jest w ogóle moją przyjaciółką i zajmuje się grafiką.
I my się od roku, w tamtym roku się regularnie spotykaliśmy, teraz to trochę nam się rozmyło, natomiast dalej współpracujemy i robimy sobie takie wymiany barterowe. Ja jej robię sesje wizerunkowe do jej social mediów, do jej portfolio, no do jej social mediów, a ona mi robi różne grafiki, zrobiła mi logo, robi mi logo do mojej przyszłej firmy. No i w każdym razie w tych zdjęciach, dwóch zdjęciach chodzi o to, że to było rok temu, czy nawet trochę ponad rok temu. I wtedy Paulina właśnie pierwszy raz poprosiła mnie o taką sesję wizerunkową. I wtedy ona miała przeświadczenie, że skoro ona założyła firmę, to ona musi być jak te wszystkie, prawda, specjalistki, gdzie musi być na czarno-białą, musi mieć tutaj... Nie wiem dlaczego, ja nie lubię tego gestu, jak ludzie zakładają rękę za rękę i reklamują się jako, nie wiem, specjaliści wobec wszystkiego, tak właściwie. Mm-hmm. My się śmiejemy w ogóle teraz już z tego gestu, że to jest trochę tak, jakby usiąść jak taka pani, która sprzedaje skarpety na targu, tylko że na Instagramie sobie tak usiąść, założyć ręce i kupcie. No. Mam tu takie coś i kupcie. Więc teraz się śmiejemy trochę z tych zdjęć. No i właśnie Paulina mówi, że wtedy miała o sobie takie przekonanie. A tutaj już jest sesja, którą zrobiłyśmy niedawno, bo na początku stycznia tego roku. No i tutaj Paulinka już widać w kolorkach. I Paulinka, która wie, że to ona przyciąga ludzi do siebie, to jej fajne podejście, życzliwość, żarciki, kosmonauciki tych ludzi przyciągają, a nie właśnie jakaś taka poza, w której ona w ogóle nie jest naturalna dla siebie samej i dla innych. Znaczy, no ona musi przede wszystkim czuć się swobodnie w danej pozie, prawda? Tutaj widać nawet po mimice twarzy, że lepiej się czuje tutaj niż tutaj. Chociaż ja też, no, pracując z klientami biznesowymi, wiem, że taka poza to jest tak popularna i tak no często właśnie ją chcą. Ja nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest taka trochę poza zamknięta, no, tak, ale jest na tyle popularna, że wszyscy chcą z nimi zdjęcie mieć. Poza tym też w fotografii takiej wizerunkowej zawsze jest problem, co zrobić z rękami. Tak, tak, tak. No tak, naprawdę założysz albo do kieszeni położysz, jest spokój, nie? Tak. To kiedyś taka Asia mi powiedziała super tip, żeby sobie wyobrazić, że ma się takie małe ziarenko i tutaj to ziarenko się trzyma. No, ale to... Powiem to następnym razem jakiemuś prezesowi jakiejś firmy. Niech ma sobie ziarenko podtrzyma. Wyimaginowane. A tutaj mamy taką, w sumie się tylko jeszcze podpytam o tę kolorystykę, bo to jest taki mocno krzykliwy kolor, taka ta czerwień jest dość mocno rzucająca się w oczy. Czemu akurat taki rzucający się mocno kolor? Okej. Okay. To jest akurat, może na tym zdjęciu tak wyszło, ja też to drukowałam w drukarni, a nie u fotografa. To był akurat różowy i dlatego myślę, żeby był taki kontrast. My to robiłyśmy w miejscu, gdzie jest dużo kolorów, dużo kolorowych ścian i jakoś tak po prostu sobie podeszłyśmy do tego, że tak. Mhm. Mamy też dużo zdjęć z tej sesji na innych kolorach, natomiast to jakoś tak pomyślałam, że no, że właśnie będzie się rzucać w oczy. Jasne. No tutaj właśnie może kwestia też wydruku właśnie, bo tak mocno się rzuca, choć nie mówię, że źle, no nie, nie o to chodzi, broń Boże, ale musiałem spytać, wiesz jak to ja dociekliwy jestem. Zgadza się. Dobra, to teraz przedstawiam wam Olę. Ola jest trenerem i ona nie lubi, jak się jej nazywa trenerem personalnym, więc nie wiem dokładnie, jak mam nazwać jej zawód. Natomiast Ola się trenuje ludzi i skupia się tak holistycznie na ich ciele, z takim szacunkiem do niego podchodzi i ja też sobie u niej treningi mam i gdzieś tam po prostu korygujemy wady mojej postawy, żeby nie iść na siłownię i nie wrzucać tych kilogramów i nie pogłębiać sobie wady, tylko po prostu najpierw nauczyć się fajnych, zdrowych wzorców ruchowych, a później ruszać dalej. Więc to jest podejście Oli i jest bardzo fajne, bardzo jej jestem wdzięczna za coś takiego. A historia tych zdjęć ma się tak, że tą sesję zrobiłyśmy w te wakacje, jakoś chyba w czerwcu i pamiętam, że ja ją na tą sesję zaprosiłam tak gościnnie po prostu, bo też gdzieś ją obserwowałam na Instagramie, podobało mi się co robi, podobał mi się jej vibe i stwierdziłam, że chciałabym komuś takiemu zrobić zdjęcie i też z taką myślą, że może ona mnie poleci swoim znajomym, żeby tak przyciągać podobnych sobie ludzi. No i pamiętam, że jakoś tak to powychodziło, że my się strasznie długo na tym sesję umawiałyśmy, nie mogłyśmy się umówić, tam Ola raz odwołała, ja byłam no, wkurzona po prostu, bo mi zależało i jakoś tak coś mnie tknęło, jak już się tak trochę mniej ześliłam po jakimś czasie, a dobra, napiszę do niej, powiem jak się z tym czuję, że no naprawdę mi zależy, więc jeśli ma ochotę, no to że zapraszam nadal. No i zrobiłyśmy tą sesję i ta sesja była cudowna.
to zdjęcie wybrałam, bo jest takie świetliste, a ja bardzo lubię takie światło w fotografii. I teraz, bo też w styczniu, zrobiłyśmy już u niej sesję w jej przestrzeni do trenowania i różnica jest taka może w Oli, w podejściu Oli do życia, że tutaj Ola jest świeżo po takim kryzysie, gdzie ona całe życie trenowała i robiła to no, bardzo intensywnie niestety. No i w którymś momencie ciało jej odmówiło posłuszeństwa i Ola była w bardzo kiepskim stanie. No i mówi mi na tej już sesji, że w tym czasie, jak ja się pojawiłam z tą propozycją zdjęć, to jej to dało taką nową nadzieję, że ona będzie miała co wrzucić na tego Instagrama, że może zacząć jeszcze raz, że te zdjęcia właśnie są natchnione taką mocą troszkę, że ona się dobrze czuła na tej sesji. No i że jak widać, doszła teraz do takiego etapu, gdzie ona ma swoją przestrzeń, gdzie trenuje swoich podopiecznych i gdzie też stara się zmienić swoje podejście do swojego własnego ciała. Ja tutaj właśnie wybrałam konkretne zdjęcie, gdzie wysyła sobie ten buziaczek pocałunek, bo to jest wyrażające właśnie taki self-care, dbałość o siebie. No i strasznie, strasznie mnie tym urzekła, że to jest właśnie jedna z osób, które też coś zmieniają po prostu, które nie tylko chcą zmiany, ale podejmują się tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Wydaje mi się, że nie jesteś nie tyle portrecistką, co dokumentalistką. No, pokazujesz tak? zmiany tak naprawdę w podejściu człowieka do życia, do wszystkiego. Więc to tak naprawdę, no, patrzę na to, wiesz, no, wizualnie bardziej podoba mi się to zdjęcie. No, ale jednak wartość tego zdjęcia ta jest dużo, dużo ważniejsza, nie? Jednak, znaczy, może nie tyle ważniejsza, co już bardziej pozytywna. Już bardziej się cieszymy z tego zdjęcia, niż z tego znając historię. Więc też bardzo fajnie, że szanowna pani teraz tak na siebie w lustrze patrzy, tak. A nie w inny sposób. Zgadza się. To jest w ogóle a propos tego, że gdzieś tam te zdjęcia jej pomogły, to też właśnie troszkę mi to wiadomo, ego też tam łechta, ale samo to, że ja widzę, że te zdjęcia faktycznie pomagają, to jest naprawdę strasznie znaczące dla mnie. Nie wiedziałam, że jak zaczynałam robić fotografię, to nie wiedziałam, że tyle mogę wnieść w życia innych osób. Naprawdę to jest wow. I tutaj też ona wspominała, że to jest dla niej znaczące, że konkretnie ja będę jej tą sesję robić w tym miejscu, że właśnie ta zmiana taka zaszła i no to też było dla mnie wielkie wyróżnienie, jak o tym usłyszałam. A to jest też kwestia tego, że powiedzmy wasze dobre relacje tutaj grają rolę, czy też kwestia to, że ty jesteś psychologiem? Myślę, że i to, bo ogólnie to podchwyciłyśmy fajny vibe. No i co? I no ona wiedziała, z kim ma do czynienia, bo też ja się ogłaszam na Instagramie jako fotografka, psycholożka, więc no nie podeszła do mnie jakoś, o nie, będzie mi czytać w myślach czy coś, tylko na luzie też miała fajne doświadczenia chyba w przeszłości z takimi osobami, więc obie rzeczy, myślę, zagrały. No to cieszę się bardzo. Oby więcej takich klientów. Okej, okay, dobra. A teraz to było pierwsze, to było drugie. No i tutaj to zdjęcie... Od razu trochę... widać, od razu jak się, przepraszam, tak patrzę, to chyba wiem, co będziesz opowiadać. O. To super. No to zdjęcie wybrałam nie dlatego, że jest jakimś moim ulubionym, no bo... No, nie o to chodzi. Dokładnie. To zdjęcie wybrałam, no bo jak widać trochę na zasadzie kontrastu tutaj działa. No i już wspomniałam, że bardzo lubię światło w fotografii, najróżniejsze. Jestem fanką stawania w świetle, jak to powiedziała moja instruktorka, która tam przeprowadzała szkolenie z autoprezentacji. To, że jesteś w świetle, to, że cię rażą te reflektory po oczach, to znaczy, że cię po prostu widać i to jest twoje miejsce, to jest dobre miejsce. No i właśnie tutaj to miejsce w cieniu, gdzieś nawet nie wiadomo gdzie tak właściwie, no to też jest taki, może taka moja przemiana na przestrzeni tych 2 lat i w fotografii i wewnątrz mnie, że po prostu z tego cienia, gdzie żyłam bardzo długo, zdecydowałam się w końcu po prostu wyjść i przejść na tą fajniejszą, słoneczną stronę życia, która dodaje nam po prostu energii, gdzie jest dużo tego ruchu, endorfinki szaleją i no i jest po prostu fajnie i dobrze. I tak jeszcze opowiadając o zapleczu tych zdjęć, to były po prostu warsztaty portretu, pierwsze moje warsztaty portretu 2 lata temu.
które bardzo dobrze wspominam. No i tu akurat, jeśli chodzi o osobę, to nie jestem z nią jakoś związana, ponieważ to właśnie wtedy fotograf nam zapewnił modelkę, więc po prostu na zasadzie takiego kontrastu chciałam to pokazać. Też one, tutaj widzę, że jest trochę rozmazane i też mam takie coś, że no one nie są idealne i myślę, że nigdy nic nie będzie idealne, ale mimo tego bardzo lubię to zdjęcie. No nieważne, czy rozmazane. Ale jeśli dobrze rozumiem, to ty w zdjęciach nawet swoich klientów, swoich modeli też mocno pokazujesz siebie. Tak. I czytasz swoją historię też w tych zdjęciach. Tak, zgadza się. Mhm. Też kieruję się czymś takim, że wszyscy mamy takie same problemy, że ja piszę o swoich problemach, a ty czytasz ten post o swoich problemach. Na zasadzie, jeśli się spotkamy w podobnym momencie życia, to jeśli ja coś opiszę o sobie, to bardzo możliwe, że ty się będziesz mogła zainspirować tym, co ja napisałam, bo przeżywamy podobnie po prostu i mamy te same problemy. Więc... No tak, bardzo łatwo się utożsamić właśnie z takimi problemami przyziemnymi, normalnymi, które mają wszyscy. Tak. Tego nie zawsze się o tym mówi, no nie? Tak. Dlatego to też jest taka moja misja, żeby mówić, żeby wypychać tych ludzi do światła, idź, jakby jesteś wartościowy. Jak coś się dzieje, no to po prostu o tym powiedz, inni ci pomogą. Jest odgrona, naprawdę odgrona dobrych ludzi, którzy są wspierający, są fajni, są wartościowi. Znaczy wszyscy jesteśmy wartościowi. Mówię teraz o takich osobach, które nas po prostu dopingują, trzymają za nas kciuki i dmuchają nam w skrzydła. Czy wypychając kogoś, wypychasz też sama siebie? Też, myślę, że tak. No to super. No i oby tak to zawsze było. Okej, okay, dobrze. To tutaj mam jeszcze takie kilka zdjęć, o nich krótko. To zdjęcie. Tym zdjęciem chciałam powiedzieć to, że ja bardzo dużo rzeczy w fotografii próbowałam. Próbowałam produktowe, sesje par, portrety, jakieś chrzciny. No było tego trochę. I to jest też taka wskazówka, jeśli mamy tutaj początkujących fotografów, żeby sobie popróbować, żeby się nie bać zrobić czegoś, czego się nie umie, bo jeśli akurat to ci się spodoba, no to po prostu w to idź i się ucz tego konkretnie. Więc no to jest zdjęcie akurat z, jak widać, z sesji pary, które jest też świetliste. Lubisz robić zdjęcia pod światło, zauważyłem. Myślę, że tak. Zwłaszcza światło zachodzącego słońca, bo na wschody na razie mi się nie chce wstawać. A kto był parą? Modeli? To była akurat moja znajoma i jej chłopak. Zrobiłam wtedy konkurs fotograficzny i oni tam napisali w komentarzu kilka słów i akurat mnie to zatrzymało i stwierdziłam, że o, chciałabym im zrobić sesję. No i bardzo sympatycznie. Czyli po prostu wyszło. Sesja pary. Tak. Okej, okay, dobra, to może takie. To też są początki i to zdjęcie jest, myślę, że bardzo wyraziste. Sylwia. Sylwia, kiedy się poznałyśmy, ona mi opowiedziała o tym, że właśnie, myślę, że może jeszcze taki przerywnik, mała anegdotka. Jednak to, że studiuję tą psychologię, jestem po psychologii, trochę ośmiela ludzi, przynajmniej tych, którzy faktycznie się zdecydują do mnie przyjść, bo dużo właśnie osób nawiązuje do tego, a ja też na przykład jestem na terapii, a ja to też tamto. Więc tutaj akurat było tak, że Sylwia mi powiedziała, że ona jest na terapii, no że choruje na anoreksję i teraz tego akurat nie widać po niej. Natomiast no, ten głosik w głowie zawsze jest, który tam jej podpowiada, że jest niewystarczająca. I motywem przewodnim tej sesji było to, że wypisałyśmy na kartce wartości, którymi ona się kieruje i później przepisałyśmy z kartki na jej buzię. No i jakoś tak wyszło, że ona była strasznie, myślę, wkurzona na swoje życie troszkę, a też wkurzenie jest, tu może trochę pójdę w psychoedukację, ale wkurzenie jest oznaką, że jakieś nasze granice zostały przekroczone. Może też, ale tak, zgadza się, przekroczone. Więc jak się już w człowieku przeleje, jak już ma dość, to wtedy się pojawia takie zdrowe wkurzenie. Też co my z tym zrobimy, co z tym wkurzeniem zrobimy, to inna kwestia. Natomiast sama złość, samo zezłoszczenie się jest jak najbardziej dające siłę, jest w porządku. No i myślę, że tutaj gdzieś też... To zdjęcie pokazuje trochę walkę o siebie samą, że ma się już trochę dość tego, co jest, a chciałoby się czegoś innego. Ale wiesz, to tak nawet czytając te słowa tutaj, to faktycznie pokazuje, że my wszyscy mamy bardzo podobne problemy. Mm-hmm. No tylko właśnie, że czasami to może być na tyle duży problem, że aż przytłacza, no nie? Tak, i czasami to ta frustracja, która jest gdzieś tam w środku, wybucha. Mm-hmm.
fajnie, że dokumentujesz tego typu no właśnie emocje, no nie, bo to nie jest tylko zdjęcie, to są prawdziwe emocje i to jest chyba największa wartość tego. Bardzo je lubię. To też tutaj emocje w takim razie. Mhm. To trochę inny motyw, ponieważ to jest Justyna. Justyna jest aktorką i zapraszając ją na tę sesję wymyśliłam, że zrobimy sobie mapę emocji. To jest znowu psychoedukacja. Mhm. To jest taka mapa, którą ja dostałam na psychoterapii i na której mieliśmy się uczyć odczuwać emocje w ciele i rozpoznawać u siebie i u innych te emocje. No i poprosiłam po prostu Justynę, żeby sobie kilka ich wybrała i przedstawiła. Jak widać, udało jej się nawet właśnie odwrócenie tej mapy emocji. Jest takie, wiesz, oszołomiona, jestem, nie wiem, co robię. Więc ja to nazwałam po prostu sesją, ale później mój znajomy tam rzucił, że ale fajny projekt zrobiłyście. I w sumie trochę później zaczęłam inaczej na to patrzeć, że faktycznie jest to jakiś projekt między co prawda tylko dwójką osób, ale może aż tylko dwójką osób, który gdzieś tam też może pokazać, że tych emocji jest dużo, te emocje przeżywa każdy i też są bardzo uniwersalne, no bo na przykład raczej byś nie pomyślał, że ona jest bardzo wkurzona na tym zdjęciu. No nie, jest jednak, jest kontrast, prawda? Tak. Więc to też jest psychoedukacja. I fajne wspomnienie też. Mhm. A tego typu zdjęcia są dla tych osób, które portretujesz, takim właśnie dokumentem tych ich emocji, tych ich stanów psychicznych? Czy właśnie w pewien sposób też są pomocą? Pomocą, to znaczy? To znaczy, czy sesja zdjęciowa nie pomaga im na przykład w rozwiązywaniu problemów, zaakceptowaniu ich, albo takim po prostu, czy ta sesja zdjęciowa i spotkanie z tobą nie jest takim mentalnym wsparciem, że później oglądając te zdjęcia, oni czują, że warto było zrobić tę sesję, bo po prostu ta sesja mi pomogła i Karolina mi pomogła i czuję się lepiej. Być może tak, ja trochę też na sesję patrzę jako na taki rytuał, na zasadzie, że do tej sesji trzeba się przygotować, ubrać, umalować, jeśli ktoś lubi, no i po prostu zebrać się, przyjść i stanąć odważnie przed tym aparatem i pokazać się takiego, jakim się jest. Wiadomo, mamy różne maski i czasami je zdejmujemy, czasami nie. Natomiast sam ten rytuał, mam wrażenie, że ludzie już... To też może taki truizm, ale że po takiej sesji już nie wychodzą tacy sami, jak byli. Są bogatsi o nowe doświadczenie. Nawet jeśli nie wchodziliśmy jakoś głęboko i nie rozmawialiśmy o jakichś, no nie wiem, emocjach chociażby, to że i tak to jest dla nich też fajne doświadczenie, cenne doświadczenie, mam nadzieję. Trzy kropki. Okay. To może pod koniec już wyjaśnimy, o co chodzi z tymi trzema kropkami. Tak jest. Na tej prelekcji, którą odbywaliśmy w sumie ile? Tydzień temu. Jak się tak zawiesiłam i miałam jeszcze takie poczucie, że powinnam coś jeszcze powiedzieć, ale nie wiedziałam co, to mówiłam trzy kropki i widownia śmiała się ze mnie i później już tylko czekali na te trzy kropki. No, wszyscy zrozumieli te twoje trzy kropki. Tak. To też jest fajne, żeby wiedzieć, w którym momencie już jakby odpuścić sobie. Polecam. Czasami też kropkę można postawić. No, ale czasami właśnie takie zacięcie jest fajne. Ma to w sobie ten urok taki, który czasami powinien być. Zgadza się. Okej. Okay. To już na koniec. Podsumowując. Mhm. Też bardzo cenna lekcja dla fotografów. Fotografowie, róbcie zdjęcia tak po prostu, tak o. Pojedźcie sobie w Bieszczady. I zróbcie zdjęcie kwiatka. Tak jak robiliście na początku swojej drogi robaki, kwiatki, tak zróbcie też w połowie, zróbcie w 3/4 drogi, zróbcie jak macie tylko okazję, żeby to nie było tak, że ta fotografia jest tylko za pieniądze, tylko bo musimy, tylko bo coś tam, tylko żeby to zawsze było gdzieś tam przyjemnością, żeby ona była relaksem. Bo jak my to gdzieś nienawidzimy, no to po ptokach. Tego. Nie planowałam tego. Dobrze wyszło. A ty nosisz aparat codziennie przy sobie i masz go chodząc na spacery czy gdzieś? Tu akurat byłam w Bieszczadach, więc wzięłam taki długoogniskowy obiektyw z aparatem. Natomiast telefonem bardzo dużo robię zdjęć. Mhm. Jest dla mnie ważne, żeby to był jednak fajna jakość tych zdjęć
w telefonie, więc tak robię. Czyli to nieważne, czy masz jakiś super jakościowy sprzęt, tylko po prostu ważne, żeby zrobić zdjęcie w odpowiednim momencie. Tak, zgadza się. Podoba mi się to. Nieważne, czym ważne, żeby zrobić zdjęcie. Tak jak mówiłem ci o tym zdjęciu z moimi schodami pierwszym, to też zrobiłem je telefonem. No właśnie. No, gdybym miał przy sobie telefonu, to byśmy pewnie tu nie rozmawiali teraz. Docencie tak, własne telefony, bo one wiele, wiele mogą znaczyć. O. A powiedz mi, czym, gdybyś miał zdefiniować fotografię, tak dla ciebie, czym dla ciebie jest fotografia? Podporą, odskocznią, lekarstwem, pasją. Dużo takich górnolotnych słów mi się nasuwa. I takim, o może teraz mniej górnolotnie, taką wejściówką w wiele miejsc, wiele gron, bo tak naprawdę z aparatem można wejść wszędzie, bo ma się ten aparat. Nawet nie musi mieć baterii. Wystarczy, że się ma. Ale dobrze, jakby miał. Dobrze, jakby miał jednak. Myślę, że to jest bardzo fajna droga, którą sobie, może inaczej, że ta fotografia to jest taka okazja, myślę, że bardzo fajna okazja do poznawania nowych rzeczy i do odkrywania fajnych, pięknych rzeczy na tym świecie i osób. Tak, myślę, że to jest dla mnie fotografia. A odnoszę wrażenie, że fotografia po części jest dla ciebie również rodzajem psychoterapii. Jest tak? Mm-hmm, tak, zgadza się. No to są równoległe procesy, czyli jak zaczęłam robić zdjęcia te 2 lata temu, to był listopad, natomiast we wrześniu ja zaczęłam psychoterapię grupową, czyli równolegle z psychoterapią, ze studiami psychologicznymi od 3 roku, leczę się też poprzez psychoterapię to raz, ale przez fotografię, bo to fotografia jest takim posiłkiem, który ja sama, jeśli się odnoszę do takiej metafory posiłku, że właśnie psychoterapia jest dla nas posiłkiem, który daje nam siły, to teraz fotografia jest czymś takim poza psychoterapią w moim życiu codziennym, czym ja się karmię, co mi po prostu daje siły, żeby wstawać codziennie z łóżka. Może nie codziennie, bo też nie robię codziennie sesji, ale że po prostu daje mi takiego powera do działania, że mnie motywuje, że po prostu sprawia, że jestem coraz bardziej ciekawa tego świata, że chcę się rozwijać, że nie wiem, co jeszcze. Tak, to jest dla mnie też lekarstwo. Pomaga ci. I podejrzewam też, że kontakt z ludźmi, którzy mają podobne problemy, którzy też potrzebują pomocy, też pomaga tobie. I to jest też fajne, że to jest właśnie taki pewien rodzaj symbiozy. Ty pomagasz komuś, ktoś pomaga tobie, a całościowo ta fotografia i ta psychologia jest, no jest pewnego rodzaju lekarstwem dla wszystkich. Wiem, że chciałbym jeszcze zareklamować troszeczkę twojego Instagrama z tego względu, że twój Instagram nie jest nudny. Twój Instagram jest ciekawy. Dziękuję. Z tego względu, że właśnie nie tylko zdjęcia, ale psychologia. I tu zapraszamy wszystkich, wpadajcie na Instagram Karoliny. Który? W sumie, bo masz teraz nowy profil, tak? Okej, okay. To jeśli chodzi o ten fotopsychologiczny na ten moment, to jest dobreoko.gucwa, natomiast ten do fotografii wizerunkowej, który też będę chciała sobie rozwinąć i na którym też będę przemycać smaczki typu jak się prezentować, jak być autentycznym, czyli też będzie tam psychologia, natomiast trochę w innej odsłonie, to będzie mała.czerwona.gucwa. To też jest związana historia z tą nazwą, natomiast no, na ten moment tylko tyle powiem. Obserwujcie po więcej. Jestem jak najbardziej za, ale to powiedz, dlaczego mała czerwona. Okay. Czy nie chcesz? No, mogę powiedzieć. No to powiedz. Dobrze, no to miałam bardzo duży kompleks, ponieważ ja mam 1,60 m i ja miałam taki kompleks niższości, który pewnie większość osób o tym wzroście ma, że po prostu jestem gorsza, jestem niższa, ludzie na mnie patrzą z góry i tak postrzegałam świat. To było takie moje, przez taki pryzmat właśnie widziałam świat i automatycznie po prostu się kuliłam w sobie i byłam jeszcze mniejsza, jeszcze bardziej się zamykałam. Natomiast
w którymś momencie, też na przestrzeni tego swojego leczenia, dostrzegłam, że halo, ale to jest przecież plus, jestem kompaktowa, zmieszczę się wszędzie, jestem urocza i tak dalej, i tak dalej. I że nie muszę się tego wstydzić, że to jest coś, co ja mogłabym zaakceptować, że ludzie to nawet we mnie lubią i z tym mnie kojarzą. Więc z tej małości zrobiłam trochę wielkość, na zasadzie, że już się nie czuję mała w złym tego słowa znaczeniu, tylko taka po prostu mała. Natomiast czerwona to też chodzi o kolor, który jest jednak taki, przy którym musimy się zatrzymać, nawet na drodze. Czerwony znaczy zatrzymaj się i no nie wiem co, ale w każdym razie ja dążę do tego, żeby gdzieś tam się zatrzymać, rozważyć trochę swoje życie może. To tak bardzo górnolotnie teraz powiedziałam, ale no tak, po prostu dać się zauważyć może w ten sposób, że też ta fotografia wizerunkowa i robienie ludziom takich zdjęć będzie dla mnie takim symbolem, żeby pomóc im dać się zauważyć, pokazać buzię, pokazać siebie, pokazać, że się ma dużo do zaoferowania i właśnie stać dumnie w tym świetle i być wyrazistym, wyróżniać się. Czyli mała czerwona, razem no to się składa, być może jest jakieś skojarzenie z modą właśnie, to jest mała czerwona sukienka. No i myślę, że to też jest taka jeszcze symbol kobiecości, gdzie też no jestem młodą kobietą, młodą dorosłą i wchodzę w taki okres, że dostrzegam i doceniam to, że kobiety również mają siłę. Tu też nie będę się jakoś wypowiadać na jakby ten temat głębiej, natomiast no, chcę też te kobiety wspierać, bo jest to kierowane głównie do kobiet, to moja fotografia wizerunkowa, że po prostu jesteśmy odważne, jesteśmy wartościowe i nie jesteśmy sprowadzone tylko do poziomu seksualności, ale jesteśmy całością. I takie patrzenie na siebie jest po prostu fajne i wartościowe. Dlatego ten symbol kobiecości, mała czerwona sukienka, symbol odwagi myślę. No i tam gdzieś zamiast torebki będzie wisiał aparat jako symbol fotografii. Dlatego mała czerwona, kropka Gucpa, zapraszam jeszcze raz serdecznie. Dużo fajnych takich ciekawostek psychologicznych. Ja obserwuję, dałem sobie nawet tam powiadomienia, żeby wyskakiwały. Warto, naprawdę polecam. Powiedz mi, Karolina, czego ci życzyć na najbliższe lata? Wow. Konsekwencji, myślę, takiej w moim dojrzeniu też, ale miałam teraz na myśli dążeniu do celu. Takich dobrych głosów w głowie i poza głową od przyjaciół, że też sobie radę, okej, każdy jest czasami smutny, każdy się czuje czasami jak nie powiem co, ale keep going. I myślę, że to jest fajne podsumowanie. Myślę, że mógłbyś mi życzyć tego, żebym pamiętała, że życie jest o próbowaniu. Że it's all about trying and jeśli się sparzysz, to okej. Popłacz sobie, a później po prostu się zbierz i próbuj dalej, jedziesz z tym żyćkiem. Fajne motto, znaczy fajny plan na życie. Tego ci życzę w takim razie jak najbardziej. Dziękuję. Życzę ci również, żebyś miała takich fantastycznych ludzi, którym faktycznie realnie pomagasz, którzy pomagają tobie. I żeby ta fotografia razem z tą psychologią była dla ciebie takim właśnie tym rodzajem psychoterapii, o których rozmawialiśmy, ale takim, który w skali mierzalności będzie już zakończony i wiesz, jestem na tyle silna, fantastyczna, że nie potrzebuję psychoterapii, tylko robię resztę po prostu, bo to kocham i to jest mój cel życiowy. Dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z tobą systematycznie darmową wiedzą.